Specjalny odcinek z gościem specjalnym z Ganga, uczestnik turnieju XXXTentacjona, zdobywca 8 miejsca oraz znany streamer, ponad 30 tysięcy obserwujących i robi streamy z IRL-a, więc zapraszam do niego. I możesz się. Nie wiem, czy miałeś. Widać, tak. A, rozwaliłem ci wstęp, sorry. Nie rozwaliłeś. Cześć, jakby to witam. Hej, ja nie umiem w to, ja jestem początkujący. A, to dobra. Ale ten trzeba, wiesz, no i będzie, wiesz, z każdym kolejnym zawsze. Tak, dobra, już ja się. Ja na pierwszych moich streamach to tak się jąkałem, ale wiesz, uczyłem się i co chwilę mówiłem i po jakimś czasie nauczyć można. No to to było w sumie pierwsze, co próbowałem usunąć, bo jak tam oglądałem moje filmiki, to mnie czasem denerwowało. To jest tak, że ludzie zauważają, jak dużo mówią Ja też, wiesz, tam próbowałem, ale w jakimś tam momencie już przestałem przynajmniej tak mówić, robię pauzy zamiast mówić I na przykład mi wydaje się, że tak. No właśnie mam wrażenie, że ludzie specjalnie mówią żeby nie było tych pauz, bo myślą, że pauzy brzmią gorzej, a w sumie pauzy brzmią lepiej niż to Mi też. Nie, no mi też tak. Przynajmniej osobiście, przynajmniej w moim wydaniu to bardzo mnie denerwowało. No ja z swego czasu zmieniłem na coś tu M, a, w sensie takie żeby to nie wybrzmiewało to całe. I to już inaczej brzmi. Jak coś, to cię zaprosiłem do. Dobra, to ja już patrzę. I dzisiaj wyjątkowo będziemy rozmawiać, może uda się, no całkiem mocnego zawodnika, bo prawie 1700? Nie, tak? Nie, prawie nie, 1500, ja... dobra, sorry. No, coś takiego. No nie, niestety się czarne wylosowały, to trochę gorzej. Bo powiedzmy, dobra, że zaczynam? Bo powiedzmy, aha, że widziałem, jak zaczynasz i to sprawia problemy z oddaniem Hetmana. Aha, ale spokojnie. No dobra. Oho, to się nazywa Karokan? A nie, to jeszcze lepiej. To się, jeszcze lepiej. To się nazywa próba poświęcenia Hetmana. O, udało się, to super. Bo generalnie najlepiej mi się poświęca Hetmana na tym F2, żebyś przynajmniej tej roszady nie miał. Żebym miał jakikolwiek plusik. Ogólnie to powinien być popis. Ja miałem nadzieję, że. Ja myślałem, że ten. Miałem nadzieję, że na B2 coś rzucisz, ale. Nie, no to by było za proste. Od razu gońca bym ci uruchomił. No właśnie. To by mi się nie podobało. A zagram takie coś. A ja takie coś. Wyruszam w podróż pionami, ajaj. A mógłbyś oddać figurkę. Przydałaby mi się. A i będzie ten. To za łatwo by było. Że będzie łatwo. Dobra, co? Myśl sobie na spokojnie. Jak najdłużej. No co, roszada na raty? No bez kitu. Dobra, ten skoczek na F6 był upośledzony. Trochę ciężki. Ale ostatnio grałem z zawodnikiem prawie 1600 czy tam 1700 nawet. I się udało bez Hetmana. Ale a. Dobra. Nie no, w ogóle jak na turniejach byłem. Ostatnio to też udało się bez Hetmana tam jakąś dwójkę pokonać i dwa razy w dodatku. I to w ogóle była jakaś porąbana akcja, bo tam miałem. Bo ja miałem jakieś dwa pionki czy coś takiego, bo w debiucie poległem, a przeciwnik miał Hetmana, wieżę, skoczka. Jakimś cudem to wszystko podwalił. A, i wygrałem. Może tego. Dobra, pchamy. Zauważył. Dobra. Groziłem biciem to na ja A4. Też mam pchać? Piona. Którego? Albo w ogóle zagramy jeszcze lepiej. To pewnie jest dokładniejsze. No ten skaczek może być irytujący. Wszystko widzi. No i zakończę rozwój. A jak ja mogę ci przeszkodzić w tym? Chyba nie ma jak, co? No nie do końca. Ogólnie tam na Chesscomie mam ranking między 2200 a 2400. Bo nie wiem, czy ci to pisałem. A, właśnie chyba dokładnego rankingu nie mówiłeś jeszcze. No to uciekam. A na tym speedrunie aktualny mój bilans to tam chyba 45 zwycięstw, dwie porażki w tym rankingu. O, co mam. Wow. A szedłem od 100, co nie? I to sam i ciągle bez Hetmana. Tak. Więc dość zabawnie. Bo brzmi to jak coś niemożliwego. Pewnie by było coś zamieszać. No ciężko z tym trochę. Jak mi takie ruchy grasz. No dobra. Prosta taktyka. Wymieniamy wszystko. No właśnie wiem. Ja jak najbardziej muszę unikać tych wymian, ale nie mam jak nawet. Ej, on chce mi dać mata. Może nie zauważę. No tam, wiesz. Przynajmniej tego sobie
dwie wieże połączę stępem. No dobra, zbiję sobie skoczka. O nie, tam A szach. to ja O sobie kurczę, tam jest zbijam. szach. Wiem, co tutaj bejtujesz mnie, ale i tak dam szacha, mi się. Zbejtuje na coś? Szczerze mówiąc, to zostaje zbejtowane. Czemu tyś to zbił? Tak. Tak. Nie, 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 nie. Dobra, powinno być git. To mi jeden skoczek mi zamiast roszady. Ja biorę taki trade. I dwa pionki. Proszę, to nie jest tak proste, jak myślałem sobie. Bo ty masz. Masz tam kon. A nie, nie masz. Tu, tu, tu. Bo mam tylko jeden liczenia. Nie na to się pisałem. Masz, masz. O kurczę. A dobra, ja zapomniałem, że ja nie dałem ci streama, więc ja mogę strzałkować te rzeczy. Tu jest taki jeden irytujący ruch bardzo. Zakładam, że niestety możesz go widzieć. Chyba widzę. Chyba miałem od samego początku ten pomysł, bijąc na G7. Chyba, że w ogóle mówimy o czymś całkowicie innym. Z każdej strony ten ruch niestety działa. Niesamowita sprawa. Dobra, damy. Tak. Tak. Zobaczymy, co policzyłeś. Tak. Czyli, bo ja widzę E7 po tym i to mnie tak trochę lekko denerwuje i nie wiem, czy czasem tak naprawdę G1 nie będzie bardziej dokładny niż mój F7. Myślę, że G1 jest zdecydowanie dokładniejszy. Też mi się tak wydaje, ale pod dymkę można byłoby. Dymi tu mi się z czachy. Czy ja bym ten taki pierwotny plan mój byłby super plan, czyli G7 koczkiem. F7, you mean. F7, F7. No. Taką wiesz, pod zadymę, że tak powiem. Ale. No to dobrze, że jest pierwotny, bo nie chcę go widzieć. Ale nie, chyba trzeba na spokojnie zagrać. Dobra, zagram na spokojnie. No nie Nie wiem, czy powiem. tam. Skoczek F7 byłoby dla ciebie bardzo problematyczne. No, tak myślałem po E7, co mam zagrać. No Tak po król patrzę E8. na. No po król E7 w sumie też. Bo tam w ogóle widoki A. mogłyby ci zacząć grozić. No. A E8 też, no. Ale E7 mi się wydaje lepsze, bo później w razie czego mam ten ucieczkę z szachem, nie? Gdybyś zagrał E8, później byś zbił sobie jakoś na F7, a ja powiedzmy bijąc na przykład H8 albo G8 bym ci dał szacha jeszcze, nie? Czyli to dużo by nie zmieniało, ale. Nie do końca się skupiłem na tym, co mówisz, bo czas Nie mi ważne, ucieka. nie ważne, nie ważne. A nie mam Ja może rekompensaty żadnej. specjalnie trochę gadam. Może specjalnie tak gadam po prostu. Jeszcze dekoncentrujesz biednego człowieka bez hetmana. Niesamowite. O tak też nie działa. Oj, oj. No to problemy powstały i w czarnej. No. Pułapka fajna, fajna pułapka. Tym związaniem hetmana. Podobało mi się, dobra, ale. Tu. No nie no, jedyne co mogę robić w takich pozycjach to grać na pułapki, co nie? Ile masz? Plus 7. Okej. Okay. Odbiłem jedną figurę. To nie za Tak, dużo. tak. Ale jeszcze coś podwalisz, co nie? Coś chyba podwalę mi się wydaje. Dobra, gram spokojne ruchy. W ogóle ja się tam tutaj nie mam co stresować chyba, nie? Gramy ze spokojne ruchy. No na razie tylko ja się mogę stresować, aczkolwiek skoczek F3 mi się podoba. W wolności, tempa. Tak powiem. No to mogę świrować trochę. Nie wiem, czy to jest dobry ruch. Skoczek F8. Raczej nie chcę widzieć takich. Dobra. To by zagrać. Ktoś to w skrypcie masz, że w 30 ruchu podważ, bo zapomniałem cię dobra. Podesłać. Dobra. Dobra, dobra. Musisz ten przypomnieć, że to. Mam nadzieję, że nie zamatujesz mnie w 5 ruchu, bo wtedy nie będziesz musiał podważyć hetmana. Wyprowadzamy figurki. Aha. Ty zaczynasz się stresować. A czas ucieka. Mocne ruchy. Wieża z E na F1, wieża z F na E1. Nice. No tutaj ten, trochę tak wiesz, czekam na twój błąd. Panika gaming. A, mogę po prostu ten, no F2. Ale kto by to liczył? Jest taki ruch fajny. No zagrajmy tak. Postresujmy oponenta. Nie no, ta pozycja już mi się w miarę podoba.
Jest to oczywiście przegrane i pewnie masz jakieś plus 8 na termometrze, ale okej. Okay. Ruch. Ja gram na czas. Chyba nie na tym polega gra na czas. Przyspieszę trochę. Ja też. Nie, tylko ja mogę przyspieszać. Ogólnie fajnie by było, jakby tu świetne zdanie. Ja tu siatki matowe liczę. Czekaj. Dobra. Że nic tam nie wchodzi, niemożliwe. Musi tam coś być. Nie ma nic. Głęboko wierzę. Wszystko przeliczone. No please, bądź tam coś. Co chciałem zagrać? Trzeba grać. A jeszcze czasu straciłem, że bieda. Oho. 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 Jak tam samopoczucie? Oho, coś mi się przestaje podobać ta gra. A, narzekasz. Uuu, ale ohydny ruch zagrałeś. Czemu nie zagrałeś... Bardzo zły? Czemu nie zagrałeś król E1? Król E1? No. F1 widziałem. Później i tak tracę. No idziesz na A1. Ale wtedy bierz wieżę na F8 hetmanem. A, no. To no też teraz już może ta być pozycja prawne. Jest taka przyjemna dla mnie. W sensie przyjemna dla kogoś doświadczonego, grającego z kimś, kto ma niewiele czasu. Dobra, wrzućmy jakiegoś szacha losowego. A, nie jest zbyt losowy. Moje tu ruchy jest nigdy mat? Nie są losowe. No kurczę, zauważył, że tam mu mat grozi. Ale śmiesznie, że doprowadziliśmy do takiej pozycji, że mi się głos zaczął trząść jak no emocje. Właśnie, zastanawiam się ten, ale tak to nie mogę zrobić. To muszę grać jakoś ten. Tu jakoś przyjść. Bez sensu było to wtrącenie głupiego tego. Tu. A jak ja zrobię? Niezbyt fajne. Niezbyt fajny. No kurczę, znalazł. Ale dobra. To był jedyny chyba. C1 jeszcze? No tak, C1 jeszcze. Tu. A czemu ja zacząłem nie mieć czasu? Programy tak. Ja gram. O, czas. Tik tak, tik tak. Tak. I co teraz? Teraz chyba spokojne to, co? No tak możesz. Nie możesz tak móc. Tu już jest mat? No w dwa ruchy. Stary. To wszystko wyliczone jest. Zostaw mnie. Tu? Aha. No ho. Ja dupię. Trzeba było dawno święcić tego za tego. Nie wierzę w to. 4, 3, 2. No żeby ci nie było przykro, to ci dodam te 15 sekund. Tyk, tyk, tyk. GG. A ja nie mogę. Dlatego za lekko podszedłem do tego meczu. No tak mi się wydaje. Ale dobre było, dobrze było. Za mało tryhardów w tym wszystkim było chyba z mojej strony. Widzę, że chcesz rewanż bardzo. Tak, chyba. A bo to jest pojedynczy mecz? Myślałem, że to jest tak do dwóch jak tam w tym. No to jest akurat pojedynczy mecz, ale no jak chcesz zagrać, to chętnie zagram, żebyś się odkuł. Dobra. Na takich emocjach, jak już jesteś teraz na no teraz już jestem mocno, mocno poddenerwowany. Nie no, ja już mam zaliczone... Tak. Jak teraz przegrasz, to możesz wyciąć. No, nie no, jak z kimkolwiek udało się wygrać, to już jestem zadowolony. A w sumie przy pierwszym podejściu. No ten... Wyszło jak wyszło. Dalej mnie trzyma adrenalina z poprzedniej. Mhm. No widzę, ty możesz taki ruch zagrać.
Mogę. Wydaje się być Chwilowo. głupi, ale działa. No dobra. Szkoda, że działa. No bez jaj. Też działa? One nie mogą działać, nie mają prawa. Teraz jestem na tryhardzie, teraz jestem na tryhardzie. Teraz już jest tak zwane no mercy. Nie, no jest mercy. Mercy, że jesteś tu. Dobra, żeby nie podwalić widełek jakichś głupich. A mogę tu zagrać agresywnie? Dobra, daję ci szansę. Idę agresywnie, full agresja. To mi się chyba trochę nie podoba, bo nawet nie popatrzyłem, że istnieje taki ruch. I tu tak trochę przypał jest. Dobra. To ty full aggressive, ja full defensive. Dobra. No chłopców figury mi wymienia. Nie można tak. Check. Dobra, to też jestem na defensywny. To ja też. Wszystko do nory chowam. Mój goniec z C1 i wieża z A1 są cudowne. O! Coś tutaj jest złapane. Oho. Pod skórką. Oho. No dobra, tu masz jakąś kontrę, a co najmniej udajesz, że ją masz. Mam, to wszystko jest przeliczone. Kurczę, mogłem lepiej zagrać. Skoczek E2 był lepszy. Bo zostawiałem wieżę na wolnej linii. Słabo. Ale to bym. Dobra. To się wyklepie. Tu nie działa. No i co zrobisz z tymi widełkami? O kurczę, co to jest? To jest miejsce dla skoczka. No, zobaczysz. Ja bym sprawdził twojego blefa. Tylko się muszę wymyślić jak. Szkoda, że tak nie mogę. O, ale tak mogę. No dobra, to jest risky trochę. Dobra, to dla mnie też nie jest fajne, że tą stronę poszedłeś. Mój król się czuje bardzo bezpiecznie. Może sobie pomachać do twojego hetmana. Król D1. Ambitnie. I przybył. Przybył, zobaczył, zwyciężył. I wtedy tu. Okej. Okay. I wtedy walczymy o remis. Mi się podoba. A jeszcze takie coś masz. Tu. No dobra. Kolejna wymiana. Niedobrze. A co jak takie coś zrobię? Co mi zrobisz? Bo ja... Ale masz super piony. A6, C7, C4 i E4. Wow. Ja robię struktura tak. Pionowa arcmistrzowska. Ja robię tak. Ja tak. Może ja hetman tak. G3 na remis? To ja do przodu. To ja cię będę atakował. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mnie zbijesz na H3 najpierw. W sensie zamiast hetman G2. Bo pawn i spawn. To jakieś pejty idą. W sensie w poprzednim ruchu. Jakbyś bił na H3, to byś atakował mi wieżę. Tak samo jak na G2. Tylko żebyś tak. zbił piona. Tak. A, bez kitu, no. Taki fun fact. Dobra, mieć gdzieś z tym pionem. Dobra, oddaję ci pion. A dzięki, dzięki. Miło z twojej strony. To ja go nie wezmę na przykład. Co ty na to? A, znaczy, nie pobronię. To, tak to miało być. Dobra, idę tu, ty bijesz, bije. Pijesz, pije, pijesz? Ja idę tu.
Nie, no jest poniedziałek wieczór. Ja piję dopiero od piątku. A co ty na to? Aha, tego nie policzyłem. Chłopcy przeliczył pół wariantu. A zatrzymał się na pierwszym ruchu. Dobra. Nie, bo to jest głupie. Lepiej by mi się grało, jakbyś był takim full focusie trochę. Bo tak to ja nie miałem takie poczucie, że nie mogę tak full tryhardować. Mam poczucie nawet, wiesz, takie jakieś liczenie dokładnych wariantów czy coś z takim motywem, jak były na turnieju, no to. Dobra, bijesz, bije, bijesz, bije, bijesz, bije. No, niestety figura ci poleci. Leci figura, no. Król w podtrzasku. Nie ma co ze sobą zrobić. Dać ci wejść na widły, czy lepiej nie? Lepiej nie. Lepiej jakość niż darmowa figura chyba, co? I ja pitole, stary, miałeś wygraną. Miałem wygraną? Ja tu jakieś baity puszczałem. Hetman H5 i zdobywasz figurę na D5. A tak to myk! A chciałem H5! Aha! No dobra. Ja wale! Jakiego zawału dostałem, jak to zagrałem to. A teraz można grać! Czy pierwotnie widziałem to H5? Ciągle patrzyłem na to H5, a mówię, dobra, tam. Zły dzień na szachy, zły dzień na szachy. O, no mówię, że dzisiaj było ostro. No, dzisiaj było ostro. Dobra, jak przegram z tobą remisową pozycję, to już nawet nie masz żadnej przewagi, to już w ogóle będzie dramat. To wtedy ty mnie jakby upokorzysz w jakiś sposób, że tak powiem. O matko. Dobra, teraz jest krzywo. Przynajmniej możesz się cieszyć, że nie ustawiłem rankingówek. Wiedziałem, że nie będę się ograbiał. A, no. Oby poleciało. Dobra. Teraz swoje piany są jeszcze Teraz mogę w lepsze. końcu grać normalnie. Teraz w A6, końcu mogę C7, normalnie C4. grać. No. Teraz nie muszę już ci dawać forów. Mogę grać teraz full normalnie? Nie no, ale teraz full tryhard wyleciał, już serio. A. Teraz już jest full tryhard. Nie mogę mu odpuszczać. No dobra, no to on i spawn. I co myślisz, że ci oddam widełki na G3? Że nie. Czy nie, ale. Ja nadzieję, ale ostatnio umiera nadzieja. No dobra. Trzeba bić. Dobra, nie chce mi się liczyć, ale muszę liczyć. Tu. Tak ci tylko podpowiem, że ty nie masz Ty co liczyć i musisz zbić wieżę. tu. Ja tu. Muszę zbić wieżę? No. Nie ma Poskoczek. nic na pewno. Na pewno nie. Poskoczek G3 jest król F3. No jak zbijesz mi wieżę, no to bije skoczka za darmo, a jak zbijesz mi wieżę skoczkiem, no to bije wieżę na A8 i wychodzę z wieżą więcej. Mogliśmy nie rozmawiać telefonicznie, trzeba było grać ten na full skupieniu w ciszy przy Beethovenie. Tam zaproponowałeś, no. No nie moja wina. Dobra, pawn i spawn. Dzięki mnie masz coraz lepszą strukturę pionową. Jeszcze ci zbiję jednego z tych. Aha, tu. Dobra, już psycha chyba leży. Po tych 15 blanderach. Nie, no piana co nie było. Starczą jakieś 4 na te dwie partie. Chcesz ze mną przejść do wieżówki? Nie przeliczysz tam? Nie chciało. Miałem kiedyś książkę w kiblu, która nazywała się Jak grać wieżówki. A otworzyłeś ją kiedyś? Tak, czytałem całkiem sporo, porządnie, jak akurat byłem w momentach, w których Natchnienie na szachy. odrobinkę, a bardziej chodziło o to, że po prostu byłem na klopie, no, że tak powiem brzydko. Nie na szachy.
Czyli, że ja w życiu nie przeczytałem żadnej książki szachowej? No. I to nie tylko ja, z tego co wiem, Jaskół na przykład też. Dobra, jest mocno słabo. Nie podoba mi się ta gra. No, nawiązując do tematu, no trochę klop. Troszkę. Na tym królem z odsłony, co mi chcesz zrobić? A nic, po prostu tak, wiesz, i tak co mam zrobić? Puszować wolnego piona? Wie. No, w sumie nie wiem co grać. Dobra, król C3. Okej. Okay. Oddaj piona. Zapuszował. No jak zagrasz skoczek D6, ja zbiję na... O, albo skoczek G3 z tym samym planem. No ciekawie, ciekawe. Ciekawe to pole E4 na G5. I spróbować. Czemu? Możemy tak ten wyrównać szanse. Właśnie całej wieży ci raczej nie mogę oddać. To jednak byłoby. Ale. Po co ci on? Pewnie go nie potrzebujesz. Dałbyś się. Dobra, nie, widełki na E4. O, miejsce ma twój skoczek. Oj, jest ciężko. No, troszkę. Czujesz. Dobra, to idę do przodu. Twój skoczek ma całe jedno pole. Okej, okay, to sprawmy, żeby zaraz w ogóle nie miał żadnego pola. Dajmy dobra. Tutaj. Aha. No to go pobronił po prostu. No dobra, to może zobaczmy, co się nauczyłeś z wieżówek. Nie wiem, czy tam coś pisali o czterech pionach mniej i minucie na zegarze. Nie, pisali po prostu, że mam tego. Się poddać. Że mam przejmować otwarte linie i pół linie i coś. I nie pamiętam tak naprawdę, co to było, bo to było 15 lat temu. A, nie, no to dobrze ci idzie, może wolną linię. Falanga. No, ciężko, ciężka gra. No trudno się wylosowało. Taka łódka jakby. Ach. Do you need more time? Nie, no już dokończmy to tak na tym, bo już... Dobra. To idę dalej. Dobra, zobaczymy, co to przyniesie. To nie jest w ogóle policzone. Prawdopodobnie jest to wygrana białych. Jeszcze trzeba to zrobić. Z drugiej strony teraz... Bardziej można to spotować. Czekaj, to. Dobra, winek. Tak? Tu? Okej. Okay. Aha. To się skończył. Dobra, tu ty szach, ja do góry i masz hetmana, tak? A ja tu i masz mata. To i tak by było to samo, nie? No. A nie, tu nie możesz po prostu od razu. Tu, szach, do góry. A7, król A8, B7, szach, król bije A7, król C7 do opozycji. No i jedyny ruch masz wieża E8, żebym nie dorobił hetmana, no i wtedy idę chyba D7. I winnek. Dobrze mówię. Więc, no jednak 5 pionów na wieżę, to i tak jest wygrana. Nie jednak 7. 5 pionów ten. Dobra, to dzięki bardzo. Dzięki niestety bardzo. Byłeś lepszy. Jak niestety. Ale innego dnia byłbym lepszy. Przynajmniej na ciebie bez hetmana. No, więc dzięki bardzo. Jak kiedyś fajnie będziesz chciał było. Coś pograć, to ja pewnie jestem chętny. Dobra. Albo coś ogarnąć. Super. Dzięki bardzo, że chciałeś się wziąć udział, bo nie każdemu nie by ma się problemu. Chciało. I oczywiście. Jak ci się w ogóle format podoba? Co sądzisz o nim? Format? Fajny, ale no
Ja mam takie coś złego w sobie, nie potrafię. U mnie jest taki problem, że że nie potrafię być full sfokusowany, jak ktoś, powiedzmy, daje mi zbyt dużą przewagę. I wydaje mi się, że mogłoby być bliżej gra, czyli no nie wiadomo, że raczej by nie była aż tak bliska, ale na przykład byłaby bliższa, albo przynajmniej byłbym lepiej by mi się grało, gdybym wiedział, że po prostu gram na full fokusie, nie? Mogę przegrać na full fokusie, na full tryhardzie, ale tak wiesz, tutaj mam takie poczucie, kurczę, dobra, nie będę tego liczył do końca, bo, nie? Bo mam to więcej i coś. Ale no, fajnie. Nie, no Fajnie. dobra. Format fajny. Pytanie, czy na przykład, czy po prostu jakby tam, wiesz, wersja powiedzmy, nie wiem, bez wieży, po prostu zaczynać całkowicie bez wieży, czy coś, czy na przykład też nie byłoby fajne. Albo bez dwóch wież, albo bez dwóch tych, bo. Plan jest ogólnie taki, że jak już dojdę do jakiegoś etapu, że będę dosyć ciągle wpiernić na tym speedrunie bez Hetmana, to po prostu sobie zmienię na speedrun bez wieży. W sensie, jak już dojdę do jakiegoś rankingu, to od tego rankingu będę leciał bez wieży. Rozumiem. No właśnie, bo to Hetman to za dużo jest i dziwny to. Dziwnie się gra bardzo. Hetman to za Bardzo dużo jest. ciężka dla mnie. Też człowiek z 0-2 w tym formacie. Nie, Ja. właśnie bardziej w stylu właśnie dla mnie za dużo pod względem właśnie, wiesz, takiego psychologicznego, że wiesz, to tak za dużo, wiesz, darmowe, w stylu, że jesteś lepszy, powiedzmy bez wieży możemy ten, a tak to ten, ale nie, ale byłeś lepszy, fajny format, fajnie grasz, ale ciężko się gra, jak coś ci nigdy nie widziało pozycji w życiu. Tak, no. Jak No, masz przewagę ale to Hetmana w jest. trzecim ruchu, ale to zawsze trzeba wykorzystywać, jakakolwiek przewaga by nie była. Więc też to Oczywiście, trochę ćwiczy oczywiście. Oczywiście zawodników. to ćwiczy i na pewno tego, na pewno ja poćwiczę nad swoją psychiką, że następnym razem jak ktoś będzie tak grał, to będę lepiej sfokusowany. Wiesz, wtedy nikt ci nie będzie pitolił głupot nad uchem. A, też możliwe, ale wiesz, format powiedzmy jakkolwiek, powiedzmy semi-podcastowego wydaje mi się, że może być też ciekawszy dla ludzi, żeby mniej więcej zrozumieli, że ktoś tak myśli, ktoś tak patrzy i coś. No tak, tylko na przykład teraz jak z sobą rozmawiałem na Discordzie, to nie omawiałem zbytnio swoich ruchów, a normalnie na kanale jak mam ten speedrun bez Hetmana, to tam wszystkie ruchy komentuję, dlaczego tak, co i jak, Tak, a to tak, tak, bardziej tak. w formie śmieszkowatego było. No No. i było super. Dzięki bardzo, że byłeś Dobra. Nie ma i sprawy. trzymaj się. Trzymaj się. Pa. Siemano.